Nie jestem pewien, ale chyba nie będzie już publikowana. Więc dzisiaj spotkamy się właśnie, żebym wam opowiedział o moim projekcie nowym, Relatify. Jest to projekt, który właśnie służy do zarządzania sieciami autobusowymi i został to projekt stworzony na początku dla Polski, ale w sumie ma on teraz zastosowanie tak naprawdę w większości krajów. Aktualnie wspierane są tylko drogi, kraje, po których poruszamy się prawą stroną, natomiast kraje lewą stroną zostaną kiedyś dodane dla nich wsparcie. Więc jeszcze jedną rzecz miałem sobie otworzyć, ale to już chyba za chwilkę. Więc jak widzicie, tutaj wpisałem sobie stronę relatifimonitch.dev i wtedy ładuje się wam taka mapka. Oczywiście może zrobimy tak, że najpierw trzeba się zalogować, bo to jest pierwszy wideo, który widzicie. I potem ładuje się mapka. I w sumie teraz pierwszą część, jak chciałbym wam opowiedzieć, to po prostu jak korzystać się z Relatify, a potem może opowiem wam jakieś ciekawostki i tego typu podobne. Więc pierwsza rzecz, jaką musimy podać, to jakby cały tutaj menu znajduje się w lewej górnej rzeczy. Po lewej górnej stronie musimy podać numer relacji. No i skąd taki numer relacji wziąć? No to jest bardzo prosty sposób. Możemy sobie albo po prostu wyszukać taki numer relacji, powiedzmy coś w Warszawie wybierzemy, powiedzmy tutaj. Wyszukam sobie autobusy, które jeżdżą po tej drodze. Weźmy na przykład ten numer 188. I kiedy załaduje się właśnie relacja autobusu, to numer relacji to jest właśnie ta cyferek. Ważna rzecz to, że Relatify wspiera aktualnie tylko trasy autobusowe, które są w wersji PTV2. Jeżeli jakaś trasa autobusowa jest w wersji PTV1, to należy ją przerobić na PTV2, a dopiero potem wklepać do Relatify. Jest to w sumie tylko dlatego, że V1 chyba nie jest już jakoś tak powszechnie wspierane, no i w sumie nie chciało mi się po prostu też pisać wsparcia do tej wersji. Więc skopiujemy sobie ten numerek. Możemy sobie także skopiować cały adres i go po prostu tutaj wkleić i automatycznie ten adres zostanie przekonwertowany na numer relacji. No i kiedy już sobie taką relację wklikniemy, to klikam oczywiście przycisk załaduj i teraz mamy bardzo ładną animację jeżdżącego autobusu i to chwilkę potrwa, tak do 15-20 sekund, no i widzimy, że już się załadowało. No i tak, to jest główny widok Relatify, więc kilka pierwszych rzeczy. Pomarańczowa linia to jest właśnie drogi, które są zawarte w naszej relacji. I po tej pomarańczowej linii widzicie, podąża taki mały zygzaczek. I ten zygzak, powiedzmy, pokazuje, jak algorytm wyliczył trasę autobusu. Bo ogólnie z autobusami jest tak, że nie wystarczy podanie samych jakby identyfikatorów dróg, bo jakby w danych OSM każdy odcinek drogi ma swój identyfikator, tylko trzeba je także ułożyć w odpowiedniej kolejności. Mogliście się już z tym spotkać, na przykład edytujecie w edytorze ID, na przykład powiedzmy coś przetniecie, jakiś odcinek drogi albo dodacie nowy, to wtedy się często to sortowanie psuje i te sieci autobusowe się psują. Więc właśnie ten zygzaczek robi to, że właśnie on sortuje tą drogę od samego początku do samego końca i sortuje je właśnie od tych punktów. Tu jest taka ikonka mety, więc to jest jakby ostatni odcinek drogi, a ikonka S oznacza start, czyli pierwszy odcinek drogi. No i tak samo, jeżeli powiedzmy szybko dodam dwa odcinki drogi, bo właśnie dodaje się je bardzo prosto, trzeba wystarczy klikać i odklikiwać, to w zależności czy chcemy dodać, czy usunąć. A potem, żeby przesunąć właśnie powiedzmy punkt początkowy, powiedzmy tutaj wcześniej, to wystarczy prawy przycisk myszki kliknąć i kliknąć start. No i teraz już można zauważyć, że jakby droga się została zaktualizowana, no ale powiedzmy, że to nie jest jakby dobry przykład, bo w tym przypadku byłoby to błędnie, żeby tutaj tak zostawić. Należy jakby tworząc sieci autobusowe zostawić jakby ten odcinek drogi, od którego zaczyna się tak naprawdę pierwszy przystanek. Czyli widzimy, że tutaj jest to lotnisko Chopina przyloty 2, to właśnie tutaj jest pierwszy odcinek drogi. Można by jeszcze ewentualnie rozmyśleć tutaj, ale tutaj widać, że jakby jest dokładniej to będzie postawione. No i tak samo to wygląda, jeżeli chcielibyśmy zmienić sobie ostatni punkt, wystarczy dać na innym kawałku drogi, a te ewentualnie odkliknąć. Jak widzicie, w czasie mojego edytowania po lewej stronie dzieją się różne rzeczy i to są jakby takie walidacje, które Relatify przeprowadza. Kiedy na przykład w tym przypadku widzimy, że jakiś odcinek drogi jest nieużywany, to dostajemy powiadomienie, że odcinki drogi nie są używane. To tak naprawdę tylko to oznacza.
I to właśnie ten błąd wyskakuje wtedy, kiedy na przykład powiedzmy algorytm nie do końca przejdzie wszystkie odcinki drogi. Powiedzmy, tutaj dajmy do końca, ale powiedzmy, że tutaj będzie odcinek drogi. I widzimy, że tutaj jakby algorytm nie ma jakby tutaj, gdy tutaj skręci, to naprawdę jest koniec ścieżki, więc jakby on tutaj w ogóle nie skręca, tylko idzie do przodu, no i widzi, hej, tutaj jest jakby odcinek drogi, który nie jest używany i wyskakuje takie powiadomienie. No, jeżeli jest ta trasa autobusowa dosyć spora, no to ciężko czasami jest coś takiego znaleźć. No i w takim przypadku wystarczy kliknąć show me i to przekieruje nas tutaj. Natomiast jeżeli jesteśmy już pewni, że powiedzmy tak, ta trasa autobusowa jest na 100% pewna i nie chce nam się, powiedzmy będzie 20 przypadków, nie chce nam się wszystkiego odklikiwać, no to klikamy ten czerwony przycisk deselect all. I on automatycznie usunie wszystkie właśnie te drogi, które nie są aktualnie wykorzystywane. Więc to to. Są jeszcze różne inne powiadomienia. Powiedzmy, dam tutaj teraz to koniec. Jak widzimy, teraz wyskoczyły jeszcze dwa nowe powiadomienia. Pierwsze powiadomienie to, że niektóre przystanki autobusowe nie są jakby odwiedzone. I to jest prawda, bo powiedzmy, że tutaj ten Gacławek Wschodni 02. A tu ciekawe jest właśnie, że rozdzieliło to na dwa. To nie powinno, to jest w każdym razie tutaj błąd. Chyba, że to zaraz tutaj wrócimy do tego. W każdym razie to pokazuje, że właśnie niektóre przystanki autobusowe nie zostały odwiedzone i wystarczy się właśnie show me i zostanie to przekierowane tutaj. Tak samo jest też inne tutaj powiadomienie, że niektóre przystanki autobusowe są trochę zbyt daleko. Że jakby to już nie jest konkretnie, że zostały nieodwiedzone, tylko że są dosyć daleko. Bo powiedzmy, kiedy ja zrobię sobie o tak, to widzimy, że jakby. Dobra, nie, przepraszam. Cofnijmy ten wątek, ten od kiedy właśnie. Cofnijmy ten wątek. Nie było. W każdym razie to są te powiadomienia, które tutaj widzicie. Jeszcze jedna ważna rzecz to możliwość przeładowania, bo powiedzmy, kiedy coś zmienimy na mapie i powiedzmy, napracowaliśmy się już na edycję właśnie tej linii autobusowej, to czasami trzeba przeładować. No to w tym przypadku właśnie wystarczy kliknąć reload, przycisk, chwilkę poczekać i to nam wszystko bardzo ładnie przeładuje. Tak z ciekawości możemy przejrzeć teraz, o co chodzi z tymi dwoma przystankami. Czemu się one wyświetlają? Czy zostały? Zadajmy szybko na dane na mapie. Bo kiedy widzicie przypadek jak ten, że właśnie jeden przystanek został rozdzielony na dwa, to znaczy, że coś jest nie tak z tymi przystankami. I widzimy, tutaj są pojedyncze, to jest jakby najbardziej, tutaj też są pojedyncze. Bo muszę wam wyjaśnić może dlaczego tak jest. Ponieważ w danych OSM, kiedy oznacza się przystanek, często oznacza się go jakby tak w sposób dokładniejszy, oznaczając po pierwsze miejsce, gdzie czekają pasażerowie, czyli platformę, oraz miejsce, gdzie czeka autobus, czyli stop position. No i właśnie Relatify działa w taki sposób, że on znajduje te punkty i łączy je ze sobą w jedną pozycję, aby było to po prostu jakby bardziej intuicyjne, że jeśli wy edytujecie powiedzmy jakieś przystanki, to musicie tylko jeden punkt odkliknąć, zamiast powiedzmy dwóch, bo w tym przypadku właśnie jest niepoprawny przypadek i w tym przypadku, jak widzicie, jest to dosyć nieintuicyjne, że ten i ten, jeżeli na przykład jednego byście nie odskoczyli, to byłoby niepoprawne. Więc sprawdźmy szybko, o co chodzi z tymi oznaczeniami. Więc teraz, może taki właśnie szybki tip, na co zwracać uwagę, kiedy się weryfikuje właśnie przystanki. Pierwsza ważna rzecz, no to nazwa przystanku. Ważne, żeby na obu z tych przystankach nazwa była taka sama oraz właśnie punkt, numer referencyjny. I czy coś jeszcze była, pamiętam, wspierana wartość local ref, której tutaj nie widzę. Więc zaczynam się martwić, czy w ogóle to nie jest po prostu błąd w aplikacji. Czy ja widzę tutaj, na szybkości jeszcze to i weryfikuję, czy nie ma jakiejś dziwnej relacji, która by to może powodowała, ale chyba nie będę wam już więcej czasu tego zabierał. Wygląda, że to może być jakiś błąd w aplikacji. W każdym razie te dwa przystanki powinny być złączone. To ja sobie to zapiszę. Dobra. Więc teraz tak, kiedy już sobie, może teraz załadujemy sobie właśnie jakąś relację autobusową do poprawy i wtedy będziecie mogli zobaczyć, jak właśnie wygląda edytowanie takie w pełnej skali. Więc jaką stronę właśnie będzie najlepiej tutaj wam pokazać do przeszukiwania jakby błędnych przystanków. Więc jest taka strona Starsepa, starsep.com/osm myślnik WTP i na tej stronie macie jakby co godzinę chyba, zweryfikujmy, ostatnia aktualizacja o 19, jest 19.12, więc chyba co godzinę są aktualizowane przystanki, to jest na stronę WTP, czyli Warszawa i okolice i są po prostu tutaj zbierane błędy.
Więc znajdźmy jakiś teraz przystanek, który byłby dosyć szybki do poprawy, nie wymagałby na przykład tworzenia nowych przystanków autobusowych, bo czasami się zdarza, że trzeba nowy przystanek dodać autobusowi, przepraszam, nowy przystanek autobusowy, a czasami się zdarza, że po prostu jakaś jest budowa na drodze i trzeba zrobić lekkie przekierowanie. Tutaj zobaczmy. Mi się zdaje, że ten mógłby być do zrobienia, ponieważ tutaj widzimy, że jest końcówka z 5 zamieniona na 0,1, a jakby numery przystanku zaczynające się od piątki w WTP to są przystanki tymczasowe, więc tutaj daje nam ideę, że mogło nastąpić jakieś większe przekierowanie, albo mogła się całkowicie już tutaj budowa jakaś zakończyć. Więc teraz tak, żeby otworzyć sobie właśnie taką relację autobusową do poprawy, wystarczy kliknąć ten przycisk Relatify. I właśnie to jest dzięki temu, że Starship dodał wsparcie do aplikacji i to otworzy nam stronę i automatycznie ją załaduje. Więc teraz tak, zlokalizujmy te przystanki. Po lewej stronie mamy aktualną trasę autobusową, a po prawej stronie mamy trasę, która jest zgodna z rozkładem oficjalnym. Więc przejdźmy sobie do przystanku Bielany Ratusz Piaski. Jest to gdzieś tak w 75%, w 75% drogi. Tutaj mamy Bielany Ratusz. I teraz tak, jeszcze piaski są, czyli to będzie ten przystanek i ten do kliknięcia. I teraz musimy znaleźć Bielany Ratusz numer 1. Bielany Ratusz numer 1 widzimy, że idzie tutaj. Możemy też sobie właśnie czasami przybliżyć na mapie i w tym przypadku widzimy właśnie nazwy tych przystanków. Tutaj mamy Bielany Ratusz 1, Bielany Ratusz 2. Ale to będzie ten przystanek. No to pójdźmy sobie teraz tą drogą i zobaczmy. Teraz musimy dojść do przystanku Perzyńskiego 01, czyli to będzie ten przystanek. Więc pójdziemy sobie tutaj. I teraz musimy zahaczyć o Magiera 01. Zobaczmy. Magiera 01 jest tutaj, ale wygląda, że mogliśmy zostać strollowani, bo chyba tutaj jest. Jakby budowa cały czas nieoznaczona. Jakby, że cały czas trwa budowa. I zostało to zamknięte 28 dni temu, więc teraz się zastanawiam, czy ta budowa już tutaj się ukończyła, że poszedł teraz ruch autobusowy tutaj, czy po prostu są jakieś błędne dane. Więc na tą chwilę chyba bałbym się tutaj coś edytować bez jakby dodatkowej weryfikacji, której chyba nie będę tutaj na live przeprowadzał z wami. Więc może szybko załadujmy inny przystanek, który będzie nie zahaczał. Powiedzmy tutaj, to będzie bardzo proste do zedytowania, bo tutaj w tym przypadku wystarczy usunąć jeden przystanek. Więc tą sobie stronkę zamknę. Oczywiście normalnie bym po prostu zobaczył, czy ta budowa już się skończyła, czy jeszcze nie. I wtedy podjął odpowiednią decyzję, ale w tym przypadku nie chcę Was po prostu tym zamęczać. Więc teraz musimy zlokalizować przystanek Bystra 01. To też jest tak w 75% drogi. I to jest. Czyli dalej, gdzieś tutaj może. Bystra 01. No i w tym przypadku odklikniemy sobie tą Bystrą 01. I chyba tak naprawdę wszystko tu zostało zrobione. No to w tym przypadku, jakby więcej tu nie ma nic do zmiany. Upewnijmy się, że punkt startowy, jak i ostateczny punkt końcowy są dobrze zmapowane. I teraz klikniemy sobie Finish Editing. I teraz pokazuje nam się taki interfejs, przez który możemy sobie przeklikiwać, jakby potwierdzać naszą, jakby ten interfejs służy tylko wyłącznie po to, aby ułatwić Wam, edytującym, weryfikację linii autobusowej. I co ja przez to mówię? Powiedzmy, że tu mam cztery pierwsze przystanki. Osiedle Wiktoria, Słowackiego, Korczaka i Norwida. Więc sobie weryfikuję to z tymi danymi. I się zgadzają. No to sobie klikam tutaj na ten Norwida. I wtedy jakby automatycznie dodają się takie zielone fistaszki. Przepraszam, nie jestem teraz w stanie, jak to poprawnie nazwać. W każdym razie możemy sobie tu odklikiwać przystanki, które zostały przez nas zweryfikowane. Powiedzmy, Struga Kościół jest poprawny. Dojdźmy sobie teraz do przystanku Wolności 01, czyli Wiejska Szpitalna Szkolna. Jak najbardziej, tu jest wszystko poprawne. Możemy, to właśnie też ważne jest to, żeby te liczby na końcu się zgadzały. No i potem ostatnie, Krynoliny Błodzieńca Turzyckiego. Wszystko jest poprawne. I to jest właśnie, to jest dlatego, że czasami po prostu może się zdarzyć, że jest jakiś błąd, że coś jest niepoprawnie zmapowane, przez co jakby powiedzmy przystanek zginie gdzieś. No i to jest właśnie po to, żeby jak najbardziej sobie zweryfikować. I ważna rzecz, jaką muszę Wam powiedzieć, że ten jakby etap jest całkowicie opcjonalny. Nie musicie tego odklikiwać. Mogę sobie powiedzmy nawet odkliknąć te trzy i tak mogę wtedy wysłać po prostu te dane do OSM. To jest jakby po prostu tylko w celu weryfikacji.
No i po takim odkliknięciu możemy właśnie podjąć decyzję, czy wysyłamy te dane do OSM, czy pobieramy sobie plik OSC, który możemy sobie w Yosmie potem otworzyć i jakby manualnie jeszcze przetworzyć w edytorze. Ja zawsze wysyłam do OSM, ponieważ jestem wielkim antyjosmowcem. Więc przed tym, jak to zrobimy, to jeszcze chciałbym Wam wspomnieć może, co oznaczają te PISy, bo to też jest dosyć ciekawe. To oznacza po prostu, czy dla danego przystanku występuje platforma oraz stop position. Na przykład, jeżeli jest jakiś przystanek autobusowy zmapowany, gdzie jest tylko stop position, to wyświetla się tylko S. Jeżeli jest przystanek autobusowy, gdzie jest tylko platforma, to wyświetla się P. No i powiedzmy, że chciałbym dodać do tego Norwida 01 platformę, więc sobie kliknę to S, co otworzy mi mój stop position. I teraz będzie bardzo dobry przykład, jak dodać na przykład platformę do tego Norwida. Więc tak. Więc Norwida tutaj jest oznaczony po prawo, jednakże z tego co widzę, trzeba przenieść ten highway bus stop. Ogólnie highway bus stop powinien być jako na punkcie i powinien być. Dajmy to na razie, tak? Powinien być na punkcie. I czy coś jeszcze miałem wam powiedzieć? Jakby. Przepraszam, bo się chwilkę zatrzymałem. Bo chodzi o to, że highway bus stop jest mapowany często na różne w różne sposoby. Często się spotyka, że właśnie ten highway bus stop jest mapowany na środku drogi, tak jak w tym przypadku. I wtedy wyświetla się właśnie to tak, że nazwa przystanku jest tutaj na środku. To jest sposób OK, jednakże bardziej preferowany sposób, jeśli chodzi o oznaczanie przystanków, to umieszczanie highway bus stop w pozycji na platformie. Czyli jak tutaj mamy, powiedzmy to metro Świętokrzyska, jest po, widzimy nie na drodze, tylko po boku. I to samo właśnie zrobimy tutaj, że przeniesiemy sobie ten highway bus stop tutaj na bok, tylko musimy skopiować jeszcze pozostałe tagi. Więc zrobimy tak, zamienimy sobie to na platformę. Dodamy sobie Wikidatę. I czy coś jeszcze zostało tutaj do zmapowania? Chyba nie, to wszystko. Jedna ciekawostka, może Was zainteresuje, że bo możecie się zastanawiać, że dosyć dużo jakby duplikacji w tym sposobie jest. Istnieje coś takiego jak stop area, relacja typu stop area, transit stop area. I jeżeli stworzycie sobie taką relację i dodacie dane przystanku tutaj, to one zostaną automatycznie zaplikowane na wszystkie tutaj, na wszystkich tutaj membersów. No ale powiedzmy, że to nie jest dosyć częsta praktyka stosowana w Polsce, więc jakby nie będę tutaj już mieszał, zostawię tak jak jest. I w tym przypadku, czy coś zostało tutaj jeszcze do zmapowania? Chyba nie. Dobra. Ok, no to zapiszemy sobie teraz ten dodanie platformy albo przeniesienie highway bus stop na platformę. I właśnie możecie tutaj zauważyć też, że mam tutaj jakby tak naprawdę dwie platformy, bo jedna platforma jest na punkcie, a druga jest na odcinku. A to jest w sumie, jeśli miałbym być bardziej według mnie, to ogólnie highway bus stop musi być zawsze na punkcie umieszczony, więc na pewno nie można go umieścić na platformie. Więc co ja zazwyczaj lubię robić, to usuwać jakby dane z tej platformy i zostawiać ją jako po prostu samą highway platform. Ja opcjonalnie dodać ten public transport, żeby mnie ID nie irytowało, ale powiedzmy to też jest jakby nie do końca poprawne, więc ja najbardziej preferuję taki typ oznaczenia, gdzie po prostu mamy highway platform, tutaj mamy bus stop ze wszystkimi danymi, a tu mamy stop position. Jednakże jeżeli byłoby zostawione to w taki sposób, to jakby ja nie widzę tutaj przeciwwskazań, żeby to tego tak po prostu nie zostawić. No dobra, więc teraz ja was tak zagadałem może, żeby chwilkę się dane OSM odświeżyły. Więc pamiętajmy, że dodałem do Norwida 01 platformę, więc teraz sobie nawet bez jakby cofania całych edycji odświeżę sobie dane. I zobaczmy, czy już się ten przystanek przeniósł. Jak widzimy, przeskoczył już on z środka drogi na bok. Jeszcze jakby podkład mapy się nie zaktualizował, a to nie przeszkadza. Więc ja sobie go teraz tutaj kliknę. I teraz zobaczymy. Więc tak, mam Norwida 01 i jak widzicie, mam już teraz platformę i stop position.
I potem jest oczywiście trauguta, co się zgadza, a przedtem jest korczaka, więc to też się zgadza. No i w takim przypadku powiedzmy, jestem już zadowolony, jakby wszystkie są platformy. I kliknąć teraz to Upload to OSM. I to tyle tak naprawdę. Jakby cały proces jest zrobiony dosyć intuicyjnie i jakby bezproblemowo. I w tym przypadku właśnie wystarczy tak naprawdę, nie trzeba się zdać jakiejś, nie trzeba mieć jakiejś wiedzy super specjalistycznej i można sobie edytować właśnie przystanki. Stworzył się właśnie chainset i jak widzimy zostało to stworzone. Czasami się zdarza, że powiedzmy Relatify sobie nie poradzi i zrobi jakiegoś bubla. To tutaj może zrobię małą swoją autoreklamę. To w takim powiadomieniu na samym dole mamy link This tool to revert. To jest właśnie link do rewertera mojego, w którym możemy sobie po prostu dodać numer chainseta. W tym przypadku jest to tutaj automatycznie uzupełnione. I revert and upload, który jakby automatycznie cofnie zmiany. Więc nawet jeżeli powiedzmy Relatify coś popsuje, nie będzie nam się podobało, to można to w bardzo łatwy sposób wycofać. No to w sumie teraz mógłbym ewentualnie odpowiedzieć na jakieś pytania, a w międzyczasie, kiedy będę odpowiadał na pytania, zobaczymy o co chodzi z tą trasą 702, bo tu widzimy, że używa Highway Construction, więc może uda się coś tutaj naprawić. Więc tak, teraz jest moment, jeżeli macie jakieś pytania do Relatify, jeśli chodzi do części właśnie, powiedzmy, interfejsu użytkownika, to możecie zadać, a ja postaram się odpowiedzieć. Tutaj w tym przypadku już sobie zobaczyłem, że tutaj rzeczywiście powstała teraz budowa. Jak widzimy, jest jakby przerwanie w tej sieci. Jak tam wcześniej pokazywałem, idzie to właśnie ten zygzaczek. Ale widzę, że nie pokazuje tutaj OSM, jakby Starship Lineout, nie pokazuje rozpisu, rozkładu autobusowego. Więc teraz sobie klikniemy WTP, co otworzy nam rozkład właśnie na stronie WTP. I zobaczmy, weryfikujmy sobie te przystanki tutaj. Ostatni przystanek Orla 02, przedostatni to jest tutaj Staszica, a przedprzedostatni to jest Park Miejski. Widzicie, że Orla, Staszica, Park Miejski. Więc tutaj jakby wszystko jest w porządku, jeśli chodzi o przystanki, tylko trzeba inaczej poprowadzić właśnie trasę. No i jak w tym przypadku mogłaby iść ta trasa? Więc jeżeli byśmy skręcili tutaj, bo ogólnie to jest tak, że najlepiej oczywiście się z taką trasą przejechać, jakby wejść na autobus i się przejechać, zobaczyć jak on jedzie. Natomiast jeżeli w tym przypadku powiedzmy całkowicie jest zepsuta trasa, no to ja uważam, że jest lepiej coś poprawić, nawet jakby nie było super dobrze. Bo jakby tak długo jak się przystanki zgadzają i aplikacje mogą korzystać z tego routingu, to i tak uważam, że będzie lepszy efekt niż jakby całkowicie mieć popsutą relację. Tylko to jest dosyć ciekawy przypadek, bo Staszica jedzie tutaj, musimy na pewno Staszica zahaczyć. Tutaj jest droga jednokierunkowa, więc jakby w tą stronę nie możemy jechać. Drogę jednokierunkową można poznać właśnie po tych strzałeczkach. W prawo tutaj nie można pojechać, a do przodu też się tutaj kończy droga, więc zapewne coś z tych danych OSM wymaga aktualizacji i bez dodatkowej wiedzy chyba nie jestem na tą chwilę tutaj nic poprawić. Ewentualnie jest szansa, że przystanek Staszica został też przeniesiony w inne miejsce, bo jest to przystanek tymczasowy. Chociaż dziwne, że nie nadaliby innego numeru mu. Bo w tym przypadku powiedzmy widziałbym bardziej ten objazd w taką stronę, że tutaj by sobie ten autobus skręcił tutaj, pojechał sobie tą drogą, tutaj by sobie pojechał na rondo i tutaj by zahaczył o Orlą 02. Ale no, ten przystanek Staszica 52 jakby psuje moją teorię, więc nie będę tutaj niestety nic robił na tą chwilę. No dobra, czy naprawdę nie ma żadnych pytań do sekcji interfejsu? Jakby podejrzewam, że to jest też, jakby nie jest najbardziej skomplikowany interfejs. Właśnie robiłem go z myślą o to, żeby był dosyć prosty, intuicyjny i tak naprawdę nie ma tutaj dużo do wyjaśniania. Jedna ciekawostka, no to może, że możemy sobie zmienić tutaj podkład w prawym górnym rogu na nasz taki bardzo uniwersalny OpenStreetMap albo niemiecki OpenStreetMap. Więc jeżeli ktoś ma jakieś preferencje, to może sobie oczywiście tutaj to zmienić. No i oczywiście po odświeżeniu strony zostanie zapamiętany ten podkład. Może jeszcze w międzyczasie powiem, że tu jest to takie przyciski, na przykład Open in OpenStreetMap. To otworzy dany widok na OpenStreetMap, żebyśmy od razu mogli sobie go edytować. A są też właśnie przyciski na właśnie niektórych przystankach i na drogach, które też właśnie otwierają konkretny element
na OpenStreetMap. W tym przypadku sobie kliknę prawie z myszki Inspect i mamy go otworzonego na OpenStreetMap. I to samo mogę zrobić przystankami. Więc jeżeli właśnie ktoś chciałby coś sobie sprawdzić, to można to w bardzo prosty sposób wykonać. No dobra, to po części właśnie interfejsowej chciałem powoli przejść do może ciekawostek z tworzenia tego programu. Czyli takie, chciałbym Wam opowiedzieć może o rzeczach, które nie są dosyć oczywiste na pierwszy rzut oka, a to są dosyć ciekawe z punktu widzenia może produktowego albo programistycznego. Więc jeżeli już nie chce Wam się słuchać może o bardzo takiej bardziej, kiedy po prostu jeżeli ktoś był tutaj dla sekcji tylko właśnie instruktażowej, to można powiedzieć, że ta sekcja się teraz zakończyła i w sumie teraz będzie bardziej już tak może specyficznie opowiadane przeze mnie. Więc zaczniemy od jednej ciekawostki. Pierwsza ciekawostka, jaką chciałbym wspomnieć, to właśnie system łączenia platform do stop position. Teraz może przypomnę jeszcze raz, co to jest platform, a co to jest stop position. Tworzę to na OpenStreetMap, żeby to można było lepiej zwizualizować. Więc platforma to jest to miejsce, gdzie czekają sobie pasażerowie, a stop position jest to miejsce, w którym zatrzymuje się autobus. No i właśnie dużą cechą relatyw jest to, że jakby użytkownik nie musi się, jakby nie musi myśleć o właśnie zarządzaniu tymi platformami, stop position. Jest to wszystko jakby tworzone automatycznie, wystarczy tylko jeden przycisk tak naprawdę kliknąć. I to nie jest wcale takie proste orzech do zgryzienia, jak się okazuje, bo istnieje, bo czasami się zdarza, że na przykład platforma a stop position posiadają inną nazwę. Czasami na przykład stop position nie ma tego identyfikatora na końcu, jest powiedzmy plac Szembeka i plac Szembeka 02. I jakby to też teoretycznie jest ok, ale nie do końca. Albo powiedzmy całkowicie nie ma danych, nie? Czyli powiedzmy całkowicie sobie wyczyścimy, że network, operator i ref. Czyli mamy tak naprawdę tylko pusty stop position i platformę. Więc do rozwiązania tego problemu jakby podszedłem w dwa sposoby. Pierwszy sposób to tworzenie jakby takich, jakby pierwszy sposób łączenia takich dwóch punktów polega właśnie na podobieństwie w nazwie. Czyli powiedzmy, jak wspomniałem wcześniej, powiedzmy mamy te nazwy, które są bardzo podobne, ale nie do końca. Powiedzmy, ten może być Szembeka 02, a to będzie plac Szembeka 02. No i to już teoretycznie są całkowicie inne nazwy. I to zostało rozwiązane w taki sposób, że właśnie jeżeli wejdziemy sobie tutaj w kod aplikacji Boss Collection Builder, to wykorzystuje do tego bibliotekę RapidFuzz do porównywania tekstów w sposób fuzzy. Nie jestem. Jakby to. Jeszcze raz? Rozmyty. Rzeczywiście, więc sposób rozmyty. Czyli powiedzmy, jeżeli nawet zdarzyłaby się literówka jakaś, powiedzmy szambeka nawet by tu było, to i tak aplikacja będzie w stanie to złączyć, bo korzystała się z tej biblioteki RapidFuzz. No jest to, uważam, bardzo dosyć ciekawe podejście i może to, co teraz Wam mówię, się przyda Wam kiedyś w życiu, jeżeli będziecie robić podobne rzeczy. To tak, no to jest właśnie ta pierwsza część, to właśnie łączenie na podstawie nazwy. I teraz są jeszcze drugie przypadki, gdzie zdarza się na przykład, że powiedzmy, że są przystanki, które chyba tak, że są przystanki, zdarzało się, że kompletnie nie mają nazwy. Powiedzmy, mamy jak ten przypadek. O, wywalimy sobie jeszcze tutaj, żeby nie rzucało się w oczy może za bardzo. Więc mamy przypadek jak ten. I powiedzmy, że one by były nawet bardzo blisko siebie. Powiedzmy o w takiej odległości, albo nawet w takiej. I to w sumie nie jest najlepszy przypadek, bo są drogi jednokierunkowe, więc w sumie cały mój argument nie ma sensu. Może znajdźmy jakiś odcinek drogi, który nie będzie. Dobra. Dobra, słuchajcie, szybko to zedytujemy. Wiem, bolą Wasz oczy, mnie też to boli, ale załóżmy, że to jest droga dwukierunkowa, dobra. I w takim przypadku. Już kiedy jakby nic nie jest nazwane, jakby żaden przystanek, żaden stop position nie ma nazwy, staje się nie taki oczywisty już, który stop position jest do którego. I to zostało rozwiązane przeze mnie w taki sposób, że algorytm właśnie w Relatify łączy te przystanki stop position w sposób minimalizujący jakby całkowitą sumę dystansów. Czyli powiedzmy, kiedy tutaj mamy sobie zmierzymy, kiedy tutaj mamy 50
przepraszam, 4 metry do tego. Tutaj mamy 7 metrów i 40 centymetrów. Tutaj mamy 13 metrów, a tutaj mamy 12,32. To w tym przypadku, jeżeli sobie ten złączymy z tym, to będzie 12,3 plus 7,4, to jest 19,7, a tutaj mamy 4 tak naprawdę i 13 i to jest 17. Więc w tym przypadku algorytm relatywny połączyłby je w taki sposób, ponieważ ta suma jest mniejsza i no i tak, jakby chodzi o to, że po prostu, żeby zminimalizować całkowity błąd. I z mojego testowania taki sposób łączenia przystanków, które nie mają nazwy, jest bardzo celny. I jakby zdarzają się cały czas przypadki, że powiedzmy są one bardzo blisko siebie i powiedzmy teoretycznie powinien być ten do tego, a ten do tego. Ale to już są tak mało znaczące przypadki, że uważam, że to nawet nie jest błąd jakby na skalę, która jest warta poprawiania. Więc jakby ten połączenie właśnie tych fuzzy searchu i łączenia na podstawie minimalnego błędu dystansu powoduje, że ta aplikacja Relatify jest w stanie bardzo jakby dobry łączyć przystanki ze stop position. No i to była w sumie pierwsza ciekawostka, z której chciałem Wam opowiedzieć. I jeszcze miałem drugą ciekawostkę. Może. I ta ciekawostka będzie na którymś z tych z błędów otworzonych. Tylko muszę sobie otworzyć. Może załadujmy sobie tą trasę. Nie, tu zostało to naprawione. Bo mam taki przygotowany, że sobie wcześniej tego nie otworzyłem, bo jest taki jedna dosyć jedna bardzo ciekawa trasa, która powoduje całkowicie popsucie się aplikacji. I to też jest mojego, może nie całkowicie popsucie się aplikacji, tylko jest na tyle ona skomplikowana, że aplikacja nie wyrabia. Ponieważ jak widzicie, kiedy ja sobie edytuję tą trasę, to odświeżenia powiedzmy tego zygzaka dzieją się dosyć szybko. I to jest, i może teraz Wam wyjaśnię, co się dzieje, kiedy dodacie sobie tą drogę. Gdy dodacie sobie tą drogę, dane o właśnie, jakby powiedzmy, dane właśnie tej trasie zostają wysłane na serwer i serwer oblicza właśnie całą trasę. Mógłby ktoś na pewno argumentować, czemu nie jest to robione po stronie klienta, ale zrobiłem to po serwerze w sumie głównie dlatego, żeby mieć wolność co do używanych bibliotek, nie musieć się w JavaScriptie bawić i no i w sumie też optymalizacja baterii na urządzeniu użytkownika. Więc to jest liczone po stronie serwera. No i czasami się zdarza, że powiedzmy, kiedy damy bardzo dużo tych ścieżek, to po prostu serwer zacznie zamulać, ponieważ jakby ta trasa będzie zbyt skomplikowana. Może sobie jeszcze tutaj dodamy kilka, to odhaczymy, to odhaczymy. No jak widzimy, już powoli zamula, bo kiedy sobie zaktualizuję coś, to już tak trzeba pół sekundy czekać. A po dłuższym czasie, kiedy dodamy jeszcze więcej tych takich skrzyżowań, właśnie te skrzyżowania są najgorsze, to w pewnym momencie aplikacja całkowicie stanie się nieresponsywna i przestanie odpowiadać. A to ponieważ aktualnie timeout, czyli maksymalny czas pracy, to 3 sekundy. Czyli jeżeli aplikacja w 3 sekundy nie znajdzie jakby rozwiązania dla tej ścieżki, to się po prostu poddaje. I to jest właśnie dobry wstęp do tego, co chciałbym Wam pokazać. Nie wiem, czy to się jeszcze aktualizuje, czy już nie. Odhaczymy i widzimy, że to już się w sumie nie zaktualizowało, więc można powiedzieć, że aplikacja zaktualizowała się. Ale w każdym razie rozumiecie chyba, co mi chodzi. Tym bardziej skomplikowana ścieżka, tym więcej skrzyżowań, tym dłużej to czasu zajmuje. I aktualnie mam kilka pomysłów na aktualizację tego, ale jeszcze tego nie wdrożyłem. No i teraz ciekawostka, to się dzieje na trasie tej, która ta wygląda dosyć interesująco. I to jest jedna z niewielu tras. O nie, przepraszam, zło otworzyłem. W każdym razie, że chcę Wam otworzyć trasę, która jest dosyć szalona i jedna z najcięższych. I ja chyba podejrzewam, że nigdy nie uda się jej dobrze wesprzeć. Możliwe, że ta? Nie. O kurczę, ale zwaliłem. Powinienem sobie je przygotować. Ale was. W sensie, że wam tak zapowiedziałem, a teraz nie potrafię tego znaleźć. Czy to było zamkniętych? Pamiętam, że było tam dosyć trochę dyskusji, więc może potwierdzamy te większe.
chyba nie będę już więcej tego szukał. W każdym bądź razie, bo nie chcę waszego czasu też tutaj za bardzo marnować. W każdym bądź razie chodzi o to, że istnieją trasy autobusowe w prawdziwym świecie. To jest w jakimś mieście to było, które są tak naprawdę, zahaczają o każdą praktycznie uliczkę. I właśnie ten przypadek, który wam pokazywałem, że się aplikacja staje nieresponsywna, to właśnie jakby aplikacja nie wyrabia na prawdziwej trasie, co jest w ogóle dla mnie nie do pomyślenia. I to jakby jest motywacja dla mnie, żebym zoptymalizował tą ścieżkę, ten algorytm troszeczkę. Mam, tak jak mówiłem, pomysł jak, ale jeszcze się jakby w to nie zabrałem. Więc taka była druga ciekawostka. I teraz w sumie, zanim przejdziemy jeszcze do czwartej części, to przejdziemy teraz, to jakby to była też część ciekawostkowa, jakby część ciekawostkowa się skończyła. I teraz przejdziemy do części trzeciej. Ta część trzecia będzie na temat dokumentacji i ona będzie dosyć szybka, a potem przejdziemy sobie do kodu może chwileczkę. Tylko zanim w sumie przejdziemy do trzeciej części dokumentacji, to czy ktoś ma jakieś pytania co do części ciekawostkowej? Może coś źle wytłumaczyłem. Ja wiem, że źle wytłumaczyłem, ale no nie znalazłem tego odcinka. Witaj, starce. No dobra. To czy jest jakieś pytania do sekcji drugiej? To ja się napiję może łyka kolki, a wy się zastanówcie. Właśnie, patrz, starce, to jest twoja strona, widzisz? Zrobiłem ci showcase. O, jest pytanko. Czy oznaczenie Highway Platform jako obszar, a do tego Highway Bus Stop jako węzeł jest poprawne? Czy jest to w porządku, czy to zbędna duplikacja? Okej, więc ogólnie ja wam mogę odpowiedzieć na to pytanie, ale nie traktujcie mnie jako wyrocznia osmowa, ponieważ z autobusami jest to tak, że w sumie w zależności od regionu inaczej to ludzie troszeczkę mapują i nie ma jakby jednej zasady. Więc ja wam pokażę może, jak ja uważam, powinno być to mapowane. I przyjdziemy się po prostu do mojej okolicy dlatego. Więc to sobie wywalimy. Więc mi osobiście najlepszy sposób mapowania to jest coś takiego. Stop position, czyli po prostu jakby public transport stop position, nic więcej. Platforma na punkcie, która zawiera również właśnie highway bus stop, ponieważ highway bus stop musi być na węźle, nie może być jakby na obszarze. No i highway platform jako na węźle, nie, na obszarze. Nie wiem, czy, bo ja może pomyliłem teraz słownictwo, jakby w każdym razie to jest odcinek. Nazwijmy, że to jest odcinek, to jest punkt, a obszar to jest na przykład ten budynek, dobra? Więc jeszcze raz, stop position na punkcie, platform na punkcie i platform jako odcinek, tylko wtedy już bez danych. Jakby, bo ja, mi zależy właśnie też na jak najmniejszej duplikacji. I jakby ja nie widzę sensu wklepywania tych samych danych na tym odcinku, jeżeli już są, powiedzmy, na tym stop position, który jest na highway bus stop, który jest jakby częścią tego. Może być to oczywiście tutaj obok, jakby to wtedy też by nie było dla mnie problemu jak najbardziej. Takie coś bym uznał też. W każdym razie moja personalna opinia jest taka, żeby highway platform mapować, jednakże nie wklepywać na nie danych, a jeśli wklepywać na nie danych, no to już bardziej się zastanowić nad tworzeniem relacji właśnie stop area i wtedy już nie będzie duplikacji, nawet jak sobie dodamy milion obiektów, to uznam, że to nie jest duplikacja. Ale no niestety te relacje nie są takie popularne, a szkoda, bo są dosyć fajne. Bo powiedzmy w tym przypadku, no jakby umieszczanie danych w kilku miejscach jest to trochę niezgodne ze zasadami OSM, ale ludziom to nie przeszkadza. A dlaczego jestem za mapowaniem tych highway platform? A to dlatego, że karta je bardzo ładnie renderuje. Ale tutaj zobaczcie, jakiś bubel jest, bo tutaj idzie highway platform, a pod nim idzie chodnik. Ja rozumiem, to jest drugi już raz, kiedy się z tym spotykam i nie chcę tutaj zabierać za bardzo głosu za to, ale uważam, że takie oznaczanie jest niepoprawne, bo jakby nakładające się linie to jakby to, nie, to jest błędne według mnie. Ale ja rozumiem argument tego, że po prostu niektóre routery nie wspierają, czyli silniki nawigacji nie wspierają tego highway platform i jakby całkowicie odcinają, więc jeżeli taki highway platform doda się gdzieś na chodniku, to on zostanie jakby niektóry router nie będzie tego wspierał. Ale ja uważam, moja personalna opinia, jak wam mówię, nie jestem wyrocznią, uważam, że to wina jest bardziej routera, a mapowanie tego w stylu takim jest błędne, no bo to jest bardzo nakładające się odcinki, to jest jakby, to nie ma sensu. No ale nie będę się teraz kłócił o to, bo
No ja rozumiem jakby argumenty obu stron. I to też w sumie nie jest jakiś duży argument, nie jest to duża, poważna sprawa, ale ja bym wolał, żeby było tak czysto. Więc to odpowiedziałem na to pytanie. To możemy sobie zamknąć i możemy powoli przejść do części dokumentacji. A część dokumentacji to w sumie chciałbym. To mam 3 minutki zabiorę. Bo ogólnie z dokumentacją relatywy jest tak, że praktycznie nie ma. A to dlatego, że projekt jest dosyć jeszcze świeży. I w sumie większość czasu, jaki poświęcam teraz na projekt, to jest właśnie dodawanie nowych funkcji, naprawienie błędów czy czegoś. I tak naprawdę dokumentacja ma tylko jedną sekcję. Więc ta sekcja teraz, co chciałbym wam powiedzieć do dokumentacji, to jest bardziej zachęcenie was, że na podstawie tego, co wam dzisiaj może pokazałem, albo na podstawie tego, co sami znajdziecie w aplikacji Relatify, żeby dodać tutaj dokumentację i wtedy ta dokumentacja przyda się także innym ludziom. Link do tej dokumentacji, jak wejdziecie sobie na stronę projektu, bo jakby ten projekt jest hostowany na GitHubie, możecie dać gwiazdkę, nie zapomnieć. Kiedy wejdziecie sobie na, właśnie wyszukacie sobie SM Relatify na GitHubie, to dokumentacja. Miałem ją dodać, ale nie dodałem, więc nie znajdziecie linku do dokumentacji na README, ale to teraz mi się przypomniało, że muszę dodać, więc to się naprawi. W każdym bądź razie, jak wyszukacie sobie Relatify na osmowym wiki, to na pewno znajdziecie na 100% Relatify. Widzicie? Znalazłem. Więc jakby wtedy możecie sobie przejść na tą dokumentację i ja tą dokumentację jakby dodam gdzieś tutaj w opisie i wtedy ludzie będą mieli też łatwiej właśnie o używaniem aplikacji. Nie jest to jakoś super skomplikowane, no ale fajnie, jakby było coś więcej dopisane. Tutaj jeszcze może jest tutaj dosyć fajny screenshot, został przygotowany przez kogo został przygotowany teraz? Fajnie by było dać attribution jakiś. Przez kogo on został wysłany? Plik, historia pliku. RM Mike. Ok, więc RM Mike go dodał. To jest bardzo dosyć fajna, prosta dokumentacja w jednym zdjęciu. Ona tak naprawdę pokazuje wszystko, co musicie mniej więcej wiedzieć i dodaje opisy. Więc tutaj na przykład możecie sobie kliknąć i otwiera relacje na osmie. Możecie sobie klikać. Tak naprawdę to jest wszystko, co mniej więcej wam dzisiaj opowiadałem. I to też jest jakaś forma dokumentacji. Tylko ja bym preferował, gdyby było w formie tekstowej, bo ja osobiście uważam, że tę formę tekstową jest bardziej łatwiej przeszukiwać, czytać niż zdjęcie, ale zdjęcie też jest spoko. Jakby lepiej, że są dwie opcje niż żadnej. Więc to był koniec trzeciej części dokumentacji, tylko takie małe zachęcenie. I może teraz przejdziemy sobie do kodu.